I witamy po krótkiej przerwie. Ze mną w studiu jest Marek Rogalski, główny analityk walutowy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Witam. Witam Państwa. A głównym tematem dzisiejszej rozmowy no, nie może być nic innego jak Brexit. Wczorajsze głosowanie kolejne w tej sprawie no, zakończyło się sromotną porażką, kolejną już sromotną porażką premier May. Pomimo tego, że 149 głosów na nie w temacie nowo wypracowanej umowy brexitowej okazała się mniejsza niż ta różnica, z jaką mieliśmy do czynienia w styczniu. No mimo wszystko te 149 głosów, no ciężko będzie tutaj przekonać tych parlamentarzystów, żeby zagłosowali nad ewentualną kolejną umową. No i pierwsze pytanie, czy w ogóle taka umowa powstanie? Czy mamy już szykować się na no deal Brexit? No właśnie, jesteśmy w takim naprawdę potężnym pacie, jeżeli chodzi o temat Brexitu. Ja powiem tak, gdyby ta różnica w głosach wynosiła 20-30 głosów, a nie 149, to premier May miałaby jakiś sygnał, że jeszcze gdzieś tam kolejny raz dałoby radę przepchnąć tak, to porozumienie. Czyli wtedy na przykład miałoby sens przedłużanie rozwodu o powiedzmy 2 miesiące, żeby tą 30 posłów przekonać. Natomiast jeżeli pomimo w teorii nowych koncesji, które dał Juncker May w poniedziałek, tak, do umowy rozwodowej, że niby Wielka Brytania będzie mogła jakoś zerwać ten mechanizm backstopu, mimo tego nie udało się przekonać posłów. Zobaczmy, że wczoraj zagłosowało przeciwko 75 posłów partii konserwatywnej, czyli to eurosceptyczne skrzydło wciąż mówi nie. Juniści z Irlandii Północnej, czyli partia DUP, 10 posłów, mówi nie. Czyli te dwie frakcje, które są kluczowe w sumie naprawdę dla powodzenia głosowania, upierają się, że to nie ma, że to nie jest to, co im chodzi. Pytanie, o co im chodzi, tak? Ja w pewnym sensie, gdyby wczoraj na przykład prokurator generalny Jeffrey Cox był większym optymistą w temacie tego, co Unia oferuje, to być może ta różnica byłaby mniejsza. Natomiast wczoraj myśmy poznali około 12, pierwszej godziny właśnie opinię pana Coxa. On powiedział, że to ryzyko bezterminowego backstopu się zredukowało, natomiast on uważa, że tam mogą się pojawić duże niejasności natury prawnej, jeżeli chodzi o to jednostronne wyjście Wielkiej Brytanii z mechanizmu, gdyby Unia nie wypełniała tam woli do rozmów, tak, a tam to są dokładnie użyte. Więc tak naprawdę to nie do końca tam jest jasno, tak, natomiast z drugiej strony, ja o tym mówiłem w studiu już chyba kilka razy, spotkaliśmy się z Państwem, o tym, że temat irlandzkiego backstopu to jest węzeł gordyjski. Tego się nie da rozwiązać, tak, albo jest twarda granica, albo nie ma żadnej granicy. Ja gdzieś czytałem ostatnio, to jeszcze chyba bodajże było na jesieni, że ktoś wymyślił w Wielkiej Brytanii, żeby zrobić jakieś mechanizmy elektroniczne, tak, jakieś chipy, nie chipy, granicy, żeby to było w miarę płynne, ale okej, to jeszcze nie jest XXI wiek, tak, żebyśmy tam jakieś chipy i przechodzili przez granicę płynnie. Więc technicznie się tego po prostu nie da zrobić. I to jest coś, co tak naprawdę blokuje wszystko, tak? Jak dla mnie słowa Junckera, które powiedział w poniedziałek wieczorem, albo będziecie mieć tę umowę, albo nie ma Brexitu. I to jest chyba coś, w co będziemy szli, tak? Czyli jeżeli parlament po raz kolejny tak obszarowo głosów mówi nie, no to chyba nie ma sensu się dalej tym zajmować, tak? No bo co my to możemy zmienić, tak? I teraz powstaje pytanie o to, co dalej zrobić z kwestią wydłużenia Brexitu, bo zostało 14 dni, w zasadzie nikt chyba nie ma odwagi powiedzieć sobie, że wychodzimy z umowy, więc będzie pewnie dzisiaj głosowanie sugerujące, że my chcemy,
znaczy nie chcemy bezmównego Brexitu i jutro będzie głosowanie nad tym, żeby rząd złożył wniosek o wydłużenie Brexitu. Tylko pytanie, co ma rząd złożyć, tak? Czy ma złożyć wniosek z terminem do maja, czy też nie, bo tu nam jeszcze dochodzi temat związany z wyborami Parlamentu Europejskiego, tak? 26 maja, czyli de facto to wydłużenie Brexitu powinno zakończyć się 22 maja, czyli mielibyśmy jakieś 7 tygodni więcej. Tylko po co? Skoro nic się na teraz widzimy, no, że te próby zmiany w umowie, próby przekonania w parlamencie nam nie wychodzą. Wspomniał Pan o słowach Jean-Claude Junckera. Albo Brexit na naszych warunkach, albo brak Brexitu. Czy Brytyjczycy w ogóle wierzą w te słowa? Czy Brytyjczycy... Znaczy, Brytyjczycy będą musieli w to uwierzyć. Bo tak naprawdę tutaj nie ma złotego środka. Jak dla mnie Brexit w ogóle był pomyłką, tak, że to w ogóle to referendum było i że zostało wiążące dla rządu. Natomiast to jest, jak powiedziałem, bardzo trudna łamigłówka, którą mam wrażenie, że nikt nie potrafi do niej usiąść sensownie. Bo tak, jeżeli spojrzymy na sondaże obecne, gdyby było drugie referendum, to byłoby, wygrałaby opcja Remain, czyli pozostańmy. Natomiast to nie jest tak, że teraz na przykład jest tylko 15% za tym, żeby wyjść, a reszta mówi zostańmy, tylko te głosy by się rozkładały 40-60. Czyli pewna duża grupa społeczeństwa dalej uważa, że trzeba wyjść. I teraz zobaczmy, jeżeli nagle zaczniemy forsować opcję drugi referendum, to ta grupa może powiedzieć, oszukano nas, tak? Bo było głosowanie, są reguły demokracji i ktoś na siłę nam pcha drugi referendum, żeby uzyskać wynik, który go interesuje. I jak dla mnie to, że premier May mówi, żeby tego nie robić, to jest z jej punktu widzenia działanie korzystne, ponieważ gdyby było drugie referendum, gdyby się pojawiło duże zniechęcenie w społeczeństwie właśnie tej grupy, która chciałaby wyjść, to ja bym się nie zdziwił, gdyby powstała jakaś nowa partia na stronie brytyjskiej. Partia, która by grupowała osoby o poglądach bardziej takich prawicowych, bardziej narodowych. I ta partia pewnie doprowadziłaby do sporego uszczuplenia pozycji konserwatystów w Wielkiej Brytanii. Więc to jest potwornie trudna łamigłówka. Natomiast tak, co powinniśmy wiedzieć tak, w temacie najbliższych dni? Powinniśmy wiedzieć to, że to nie jest tak, że Wielka Brytania wysyła wniosek do Unii Europejskiej, Unia go akceptuje, tylko to jest tak, że Unia go analizuje. I teraz tak, to Unia może narzucić termin wydłużenia Brexitu. Czyli może powiedzieć tak, ok, chcecie wydłużenia, to na przykład do maja, albo na przykład tak, były takie spekulacje, że na 2 lata. Czyli rok 21, dopiero wtedy byłby rokiem wyjścia z Unii. I takie wydłużenie o te kilkanaście miesięcy, a nie 2 miesiące czy 3 miesiące, powodowałoby to, żeby rosły szanse na drugie referendum. Z tym, że pytanie, czy to w ogóle zmieniło. Przytoczę Pańskie słowa z dzisiejszego raportu, scenariusz 2021. Byłbym mile widziany, chociaż gospodarczo Wielka Brytania i tak by na tym straciła. No właśnie, czyli w pierwszym momencie reakcja rynku byłaby ok, fajnie, bo temat nam się odsunął gdzieś tam w czasie, nie będziemy się teraz męczyli z nagłówkami. Z drugiej strony gospodarczo to jest bez sensu, bo my wydłużamy o kilkanaście miesięcy niepewność, tak? Czyli biznes brytyjski dalej by nie wiedział, czy my wychodzimy, czy zostajemy, czy wychodzimy z umowy. To jest straszne, tak? Jeżeli ktoś planuje inwestycje w Wielkiej Brytanii, to on powie, ok, to może pójdę do innego kraju. Więc ten eksodus, który już ma miejsce parę miesięcy z wysp, dalej był kontynuowany.
Więc to byłby scenariusz, w którym gospodarka brytyjska by się rozwijała na poziomie potencjału. Więc w takim układzie, po tej pierwszej reakcji pozytywnej, która by się być może pojawiła się na funcie i na aktywach brytyjskich, potem było już takie myślenie, że w sumie uciekliśmy spod toporka pod hasłem Brexit już zaraz, ale dalej jesteśmy w zawieszeniu, więc na dłuższą metę aktywa brytyjskie po prostu by zachowały się gorzej na tle innych. Mhm. Wspominał Pan również o ewentualnym powstaniu nowej partii, partii prawicowej, partii nacjonalistycznej, która dążyłaby do dalszego Brexitu. Czy Unii Europejskiej potrzebna jest kolejna partia w kolejnym kraju, która dążyłaby może już nie do rozpadu samej Unii, ale do wyjścia z struktur unijnych? W minionych 2 latach mieliśmy do czynienia z dosyć dużym natężeniem takich partii. Francja, również Niemcy, Włochy. A czy te partie narodowe, czyli właśnie w Niemczech AfD, we Francji partia pani Le Pen, w Holandii tak też mamy partię narodową, która gdzieś tam ma te swoje głosy. W Szwecji mamy, tak, w Finlandii, więc widać, że w każdym z tych krajów Unii Europejskiej jest miejsce dla takich partii. One na szczęście nie zdobywają więcej niż 20-30% głosów, czyli nie mają większości. No, pewnym wyjątkiem jest oczywiście we Włoszech, tak, gdzie udało się tutaj zdominować Lidze Północnej i Ruch Pięciu Gwiazd Srebryczną. Natomiast to ma miejsce i to się nie zmieni. Tak? Natomiast tak powiedziałem wcześniej, właśnie ten wątek drugiego referendum mógłby sprowokować kogoś do tego, żeby tą przestrzeń też w Wielkiej Brytanii zapełnić. Oczywiście kiedyś była i pewnie tam jest partia, która chciała właśnie Brexitu, tak? Czyli partia, którą kiedyś założył Nigel Farage. Natomiast nie wiem, czy tam coś jeszcze zostało w tej partii do końca, natomiast generalnie ta przestrzeń tam pewnie jest, tak? I w związku z tym trzecia mocna partia po prostu rozbiłaby system dwubiegunowy, który jest w Wielkiej Brytanii, tak? Bo mamy na razie Torysów i Lejburzystów, tak? I naokoło praktycznie nic więcej. To by było tendencją, która na przykład jest zauważalna w Hiszpanii od kilku lat, gdzie kiedyś mieliśmy 2 partie, socjaliści i konserwatyści. Od 2014-15 mamy 4 partie, które się w Hiszpanii liczą, tak? Teraz może być 5, bo jak patrzę na sondaże. W Niemczech mieliśmy do tej pory zawsze socjaldemokratów i HDK-ów, a teraz mamy jeszcze po drodze AfD, mamy zielonych, mamy 4 ugrupowania, więc jakby to oczywiście tendencja jest, która może po prostu być replikowana właśnie w innych państwach. Czyli co, no w tym momencie mamy pad i tak naprawdę nie wiadomo, co się wydarzy, jak na to wszystko mogą zareagować rynki. Jeżeli spojrzymy sobie na wykres funta, dzisiejszy dzień ponownie należy do byków. Dosyć duża zmienność wczoraj wieczorem, około 100 pips w trakcie świeczki godzinowej. Natomiast sam wynik referendum no, nie okazał się game changerem dla brytyjskiego funta. Tutaj straszono nas spadkami o 2-3 figury. Natomiast, no, jak widać, ponownie jesteśmy w rejonie 1,31-50, w rejonie, który już od dosyć dawna no, przyzwyczailiśmy się do niego. Więc jak tłumaczyć tutaj tą reakcję rynków? Czy tutaj inwestorzy mogą czuć jeszcze jakieś nadzieje? A że tak, to, że funt dzisiaj nie spada, tylko próbuje iść do góry, to właśnie wynika z tego, że rynek sobie się tam kombinuje. Okej, skoro po raz kolejny odrzucili porozumienie, no to być może będą szli w stronę w ogóle odejścia od Brexitu, tak? Czyli dziś ten scenariusz właśnie drugi referendum i tak dalej, on zaczyna się tlić jako coraz tam sobie bardziej możliwy, tak? Chociaż jak dzisiaj rano patrzyłem na depesze, to nie jest scenariusz, który jest teraz scenariuszem dla rynku domyślnym, tak?
Natomiast jeżeli byś może zmienił ten wykres na wykres dzienny, to my tutaj możemy narysować taką fajną linię wzrostową trendu. Coś takiego mniej więcej i no, a, chyba raczej nie, to byśmy musieli poczuć ten dolny na sam dole, o tak. To z tym pobliżej. Tak. O. I no, widać, że mniej więcej my się trzymamy jakiegoś scenariusza wzrostowego, chociaż osobiście mam wątpliwości, czy udałoby się naruszyć wyraźnie poziom 1,34 blisko, ten co był tutaj ponad tydzień temu. 27 lutego, okolice na więc pewnie na tej fali właśnie oczekiwań, że pójdzie wniosek do Unii o wydłużenie Brexitu i że być może Unia będzie nalegała na to, żeby ten Brexit był później niż za 2-3 miesiące, to być może będzie napędzało nam zwyżkę funta. Natomiast tak mówię, co mówiłem wcześniej do pory, w długim okresie to jest w dalszym ciągu pad, który niczego nam nie rozwiązuje. A odnośnie ważnych dat, w przyszłym tygodniu mamy szczyt Unii Europejskiej. To jest 20 bodajże 1-2 marca, jakoś tak. I wtedy, według zapowiedzi dyplomatów jeszcze sprzed kilku dni unijnych, właśnie mieliśmy mieć decyzję co do tego wniosku, który Londyn złoży, tak? Czyli w ciągu tygodnia się wyjaśni, czy Unia chce 2 miesięcy, czy Unia chce prawie że 2 lat dalej, tak? Więc po to dziś na ten funt pewnie będzie sobie delikatnie, czy tam mocniej rósł, natomiast w dłuższym okresie te informacje o tym, że Brexit może być dłużej, wcale nie muszą być dobre dla funta. Więc podsumowując, te wzrosty, które obecnie widzimy, te wzrosty, które mogą nadejść, byłyby wzrostami spekulacyjnymi. A czy spekulacyjnymi, tutaj... czy generalnie wzrostami opartymi o jakąś nadzieję, że w sumie nie ma bezmownego Brexitu, to gdzieś tam się wydłuża, może jeszcze rozegramy, bo technicznie się wykres jakoś w miarę dobrze klei, i tak dalej. Natomiast to nie jest takie coś, że temat Brexitu został odsunięty w ogóle gdzieś spoza, że on znikł i wszystko jest super. Nie, to dalej jest taki mocny bagaż na funcie i ja tu nie widzę jakiejś możliwości, że miał się tam nagle 1,40 na przykład na parze funt dolar, tak? To raczej nie jest to. Ale jeżeli jesteśmy przy parze dolara, przy parze funta do dolara, pozostaje ta druga noga. Pozostaje ten dolar, który również no, jest powiązany z takim patem pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem. Tutaj również mamy do czynienia z wciąż nierozwiązaną sprawą. Rozmowy trwają, natomiast wydaje się, że utkwiły w martwym punkcie. Znaczy tak, jeżeli chodzi o pozycję dolara, to tutaj mamy do czynienia oczywiście z kilkoma kwestiami, które będą dla nas ważne. Po pierwsze, dane, które się w tym tygodniu pojawiają, a już się pojawiły w poniedziałek i wczoraj. Te wczorajsze mogą być ważniejsze, bo wczoraj mieliśmy inflację za luty konsumencką. Ona wypadła ciut poniżej tego, co rynek oczekiwał. Więc wczorajsze dane inflacji nam, że tak powiem, zabierają jakiś tam nikły, ale tam jakiś tam było, prawdopodobieństwo tego, że Fed mógłby podnieść poziom stóp do drugiej połowy roku. Bo rynek tam coś kombinował, że jeżeli PKB dalej byłoby mocne, no to może Fed by się skłonił. Inflacja jest niska, więc to zabiera możliwość działań Fedowi w drugiej połowie roku i w zasadzie powoduje, że my skupiamy się na tym, jakie będą najbliższe dane makro z USA. Bo jeżeli one będą gorsze, to być może się okaże, że po prostu gospodarka amerykańska jest w innej fazie cyklu niż pozostałe. I teraz dopiero zacznie spowalniać, tak? I to dolarowi gdzieś tam mogłoby zaszkodzić, ale właśnie z drugiej strony mamy ten wątek, co wspomniałeś, czyli wątek negocjacji, tak, USA-Chiny, gdzie my dalej nie mamy terminu, czy nie znamy terminu spotkania prezydentów Trumpa i Xi Jinpinga.
Jeżeli byśmy poznali termin, to byłby sygnał do tego, że okej, skoro spotykają się dwaj najważniejsi panowie na świecie, to pewnie ta umowa już jest gotowa. Dopóki nie ma terminu, nie ma umowy. Wczoraj mieliśmy kolejny raz wypowiedź szefa negocjatorów strony amerykańskiej, pana Altizera, który powiedział w Senacie, że okej, jesteśmy w fazie finalnej rozmów, mamy jakieś dokumentacje, która już tam sobie jest spisywana, natomiast brakuje jeszcze tych przełomowych decyzji po stronie Chin, nie mamy umowy do końca i jeżeli nie będziemy pewni umowy, to umowy nie będzie. I to jest kolejny raz powtórzenie tego, co mówią Amerykanie. Chcemy umowy, ale nie za wszelką cenę. Co ciekawe, podobne głosy ponoć idą ze strony Chińczyków, chociaż o tym akurat pisała prasa amerykańska w zeszły piątek, dokładnie New York Times, podał, że Chińczycy nie chcą umowy tymczasowej. Tak w cudzysłowie, tak? Nie chcą sytuacji, w której coś podpiszą, po czym Trump coś zerwie za 3-4 miesiące. Więc chcieli mieć generalnie już spokój na dłużej. W związku z tym im się też za bardzo nie spieszy. I efekt może być tego taki, że być może przed spotkaniem prezydentów będą potrzebne jeszcze jakieś negocjacje na wysokim szczeblu. Jeżeli rynek taką informację by otrzymał za kilka dni, to by było ojejku. Jeszcze musimy czekać, jeszcze nie ma pewności, tak? W związku z tym brak tej pewności może podbijać znów ryzyko na świecie. A na tym podbiciu ryzyka dolar zyskuje, tak? A inne waluty tracą typu euro i tak dalej. Co do takiej ważnej daty, którą tu w tym kontekście warto by śledzić, to jest 15 marca, czyli piątek najbliższy, kiedy kończą się obrady partii w Chinach i po tej dacie Chińczycy powinni się określić, tak? Czy chcemy znowu negocjacji, czy okej, ustalamy jakiś termin spotkania prezydentów i idzie parafowanie umowy. Więc myślę, że w weekend coś się pewnie wyjaśni, tak? I jeżeli by się okazało, że idziemy w stronę spotkania prezydentów, no to w tym układzie, na tym wykresie, co teraz właśnie pokazałeś, czyli indeks dolara amerykańskiego, wychodziłoby to, że my będziemy schodzili w dolne ograniczenie kanału wzrostowego, tak? Tutaj mniej więcej 96,20. Coś w tym rodzaju, tak? No właśnie, więc najbliższe dni mogą być tutaj w tym kontekście ważne. Czyli patrzymy na dane z USA, patrzymy na Chińczyków, ale i też patrzymy na Fed, bo w przyszłym tygodniu mam spotkanie, posiedzenie Fedu i rynek pewnie będzie spekulował, czy na przykład Fed nie poda jakichś wskazówek, czy też nowych jakichś tam wytycznych odnośnie tego, kiedy zakończy się program redukcji bilansu Fedu, czyli program QT tak zwany. Więc coś tutaj ewentualnie można by pokombinować, natomiast sytuacja jest na tyle trudna, że jeszcze jeżeli mówimy sobie o umowach handlowych, to pamiętajmy o tym, że Amerykanie nie są tylko uwiązani, zajęci rozmowami z Chińczykami, ale i też na przykład rozmawiają z Unią Europejską, tak, na temat tematy handlowe. I tam się pojawił wczoraj taki ciekawy zwrot ze strony właśnie pana Lighthizera, który przyznał otwarcie, że w temacie umowy handlowej z Unią Europejską jest pad. Pad w tym sensie, że rozmowy nie idą do przodu w kwestii udostępnienia rynku rolnego, tak, po obu stronach. Czyli Unia Europejska boi się otwierać rynek rolny na produkty amerykańskie i, jak powiedział Lighthizer, bez tej kwestii my nie ruszymy dalej do przodu. No i teraz pojawia się pytanie, którego może wczoraj nie było, ale które gdzieś tam sobie jest cały czas. Czy na przykład Donald Trump nie użyje czynnika perswazji pod hasłem wyższe cła na auta niemieckie? Bo ten czynnik tam sobie gdzieś tam z tyłu jest jako opcja możliwa, tak, że Trump wprowadza 25% stawki na auta niemieckie, no i jest znowu ciekawie, tak? Więc
jak widzimy, kilka obszarów jest wciąż newralgicznych, więc może jakbyś pokazał teraz wykres tego indeksu antygodniowy, to byśmy mieli spojrzenie szersze. I na tygodniówce widać, że pewnie część traderów widzi tu podwójny szczyt, tak? Że był szczyt na jesieni, teraz podeszło jeszcze raz w zeszłym tygodniu i się nam zawinie w dół. Tylko pytanie się zawinie, tak? Bo jeżeli nam się nie rozwiążą problemy handlowe, to ten czynnik, czyli właśnie problemy handlowe, to jest czynnik, który jakby jest głównym winowajcą spowolnienia na świecie, tak? Więc przy utrzymujących się niejasnościach handlowych waluty typu euro i na przykład typu antypoda, bo zostały tam, czyli AUD, NZ i tak dalej, będą dalej słabe, a dolar pozostanie silny, więc wcale nie musi tak być, że tutaj mamy jakiś podwójny szczyt, idziemy w dół, tylko być może mamy przystanek, po którym dolar dalej będzie mocny, więc jakby kwestia wyjaśnienia kilku kwestii jest ważna do cen dolara na przyszłość. Słabszy dolar, coraz silniejsze Wall Street. Mówiliśmy sobie ostatnio o indeksie S&P. Ten wyraźnie odbija od swoich dołków, lokalnych dołków, okolice 2728 punktów były tymi okolicami, na których pojawił się większy popyt. W tym momencie, w trakcie wczorajszej sesji, no, ponownie przetestowaliśmy poziom 2800. Między innymi o tym poziomie mówiliśmy sobie przed kilkoma dniami, o ile dobrze pamiętam. No i teraz pytanie, co dalej z amerykańskim parkietem? Czy tutaj rzeczywiście sytuacja gospodarcza Stanów jest na tyle dobra, że te wzrosty mogą potrwać aż do ostatnich wrześniowych historycznych szczytów? Znaczy, ja mam wrażenie, że jest to ruch powrotny. Czyli, że myśmy zrobili szczyty w końcu lutego, tutaj nieco powyżej 2800. Zeszliśmy w dół w pierwszych dniach marca i teraz wracamy się, czyli robimy ruch powrotny, natomiast to raczej nie jest, raczej nie byłby ruch, który by inicjował jakąś falę przebijającą te szczyty z końca lutego. Więc w tym przypadku właśnie, w tym przypadku większe prawdopodobieństwo byłoby w tym, że Chińczycy się nie dogadują szybko z Amerykanami. Czyli nie ma szczytu Trump-Xi, Jinping, są kolejne negocjacje i to się wszystko wydłuża. Tak by to wyglądało. Natomiast... Jakby to przełożyło się na amerykański parkiet? Raczej tak. No i jeżeli rynek by otrzymał wizję właśnie tutaj, czy braku jakiegoś porozumienia w miarę szybko, jeżeli dane z gospodarki amerykańskiej, które byśmy poznali w najbliższych dniach, byłyby takie sobie, no to pytanie jest o jakiś motyw, tak? Motyw, czyli dla którego indeks S&P 500 miałby przebić dość mocny opór. Bo zobaczmy, że te poziomy, które były w końcu lutego, one się nie wzięły znikąd, tak? Są poziomy, jak widzimy, z okresu październik, listopad, grudzień, mniej więcej tutaj tych wszystkich szczycików. To jest to jakby no w miarę wspólny opór, tak? Więc rynek potrzebuje jakiegoś mocnego powiewu optymizmu, tak? No i pytanie, gdzie on jest, tak? Gdzie miał być? I czy, no pytanie właśnie, czy dostrzega Pan jakieś szanse tutaj, czy w danych makroekonomicznych, czy w bardziej optymistycznym Fedzie? No na początku tego tygodnia mieliśmy do czynienia z komentarzami Jerome Powella. Były dosyć jastrzębie. Zdaniem gubernatora Fed nadal amerykańska gospodarka porusza się w dobrym kierunku. Nadal tutaj, pomimo tego, że inflacja nieco kuleje, to Fed no, liczy na powrót do poziomu docelowego 2%. No i przede wszystkim silny rynek pracy. Pomimo tego, że ostatnie payrollsy no, dosyć negatywnie zaskoczyły, również tutaj dosyć silna sytuacja na rynku nieruchomości. Znaczy tak, jeżeli chodzi o Fed, tak mówiłem, w przyszłym tygodniu mamy posiedzenie Fedu.
te dane, które były ostatnio, raczej sugerują, że Fed pozostanie w tym trybie stand-by, czyli wstrzymanie się z podwyżkami i obserwowanie. Nie ma za bardzo pretekstu tego, żeby Fed miał iść w jakąś stronę gołębich akcentów, czyli to nie jest czas na dyskusję o jakiejś obniżce stóp, to jeszcze zupełnie nie teraz. Natomiast temat związany z redukcją bilansu Fedu nie jest chyba takim czynnikiem, który ruszałby rynkiem akcji w USA. Czyli nawet jeżeli Fed coś pokaże, jakieś może nowe sformułowania odnośnie tego tematu, to tutaj raczej z tego tytułu wsparcia nie będzie. Więc ze strony Fedu, tak konkludując, ze strony Fedu rynek akcji nie dostanie wsparcia. Tak? On musi dostawić wsparcie z jakichś innych czynników pod hasłem rozbudowanie ryzyka globalnego i pod hasłem jakichś oczywiście bardzo dobrych danych z USA, a tego też nie będzie. Więc w najlepszym scenariuszu wejdziemy w trend boczny, a w najgorszym odpadamy wyraźnie w dół. No, dosyć pesymistyczne prognozy. Znaczy, no, ostrożnościowe. Ostrożnościowe. Autorstwa Marka Rogalskiego. Powoli kończy nam się czas, więc na co powinniśmy zwrócić uwagę jeszcze w nadchodzących dniach? Co Pana zdaniem jest takim jednym z ważniejszych elementów na rynkach finansowych w tym momencie? Znaczy tak, Brexit przykuwa uwagę, oczywiście zmienność na funcie jest duża, natomiast no jeżeli patrzeć na jakieś inne ważne newsy, chociażby mamy Bank Japonii w piątek, który pewnie uderzy w gołębie tony. Tylko pytanie, czy czym zaskoczy. W Japonii, dobrze wiemy, od dawna mamy gołębie tony, tak? Więc te sformułowania, które być może padną, które się wpiszą, że tak powiem, w ogólne tło na świecie, chyba niewiele zmienią w temacie jena, ale może pokażmy, jakbyś mógł, wykres dolar-jen, bo tam się pojawia ciekawy wątek. Właśnie a propos giełdy teraz i pary dolar-jen. Ja tutaj sobie rysowałem u siebie w analizach taką linię wzrostową trendu, z tym, że jakoś u mnie ona się troszkę może nie przyłączy. Okej, nieważne. O, takie coś właśnie rysowałem i wychodziło mi na to, że istnieje coraz większe ryzyko tego, że my możemy wypaść z tego trendu dołem. I teraz tak, jeżeli jen by miał być mocniejszy, to w sytuacji, kiedy rynki akcji mają się gorzej. Więc nawet jeżeli byśmy zobaczyli jakieś właśnie głębie zwroty w Banku Japonii w piątek i je na tym by się osłabił, to byłoby być może okazją tego, żeby zrobić coś kontra, tak? Bo mając na myśli to, że jeżeli rynki akcji będą słabsze za kilkanaście dni, to jen znowu się umocni. Bardzo szeroki przekrój tematów, które poruszyliśmy. Zaczęliśmy od Brexitu, zakończyliśmy na Banku Japonii, który spotyka się już w najbliższy piątek. Czeka nas jeszcze posiedzenie Amerykańskiej Rezerwy Federalnej. W dosyć ciekawym okresie się znajdujemy. No przede wszystkim ten Brexit utrzymuje uwagę inwestorów i prawdopodobnie na temat tego Brexitu jeszcze będziemy rozmawiać. Moim i Państwa gościem był Marek Rogalski, główny analityk walutowy Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Dziękuję za wizytę w studiu, a my już za chwilę powracamy do Państwa z głównym wydaniem wiadomości Sara Al-Zahabi oraz ja. Przedstawimy Państwu najnowsze wydarzenia z kraju i nie tylko. Natomiast jeszcze przed tym zapraszam na krótką przerwę, a po niej główne wydanie wiadomości.